Jak sądy przestaną ich skazywać, to będą miały aż nadto czasu, żeby się zajmować prawdziwą przestępczością zorganizowaną. A kto jest głównym organizatorem tej przestępczości? No władza warszawska jest głównym władza warszawska, a za... ponieważ wiele działań tej batonika to mogą skazać na kilka lat człowieka. No. Jak wyżej powiedziałem, nakłanianie do niekorzystnego rozporządzenia nie jest. Paselstwo. Nawet paselstwo nieumyślne jest. Ale u Żydów ten cały porucznik policji, co zapłacił 40 zł, nie wygrał, tylko wygrał Biedroń. Jak on tam się, ten pułkownik policji nazywa? Olkisz jakiś tam. No. Już nie mówię o innych przestępstwach kodeksowych. Chcę przez to powiedzieć, że wiele rzeczy dałoby się zrobić teraz, zaraz, nawet nie co to tam da, co on tam gada, kracze i gra. Tylko musi być wola polityczna, muszą być no po prostu prokuratorzy, którzy będą rozumieli, że ich władza nie zostawi na spalone. Że jak właśnie zamiast jechać do Białego Stoku po to, żeby tam wyszukiwać faszystów wśród polskiej młodzieży, żeby sobie obejrzeli tę listę najbogatszych Polaków. Tak, owszem, żeby dobrze to sobie obejrzeli. Panie profesorze, zapomniałem, skrzywdziłbym jedną osobę, którą zapomniałem. No ale policja tam na miejscu nie szuka żadnych faszystów, to chodzę do nich. Policja tam toleruje. Zawsze jakiś śmiech się znajdzie. Internet z jakimś tam zbawieniem daje możliwość znalezienia jeszcze prawdziwych
ludzie się mimo wszystko orientują, także to nie jest tak źle, jak to wygląda, proszę, że ktoś tam głosi jakieś teorie, bo jednak naprawdę jest już sporo ludzi, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, którzy się doskonale orientują w sytuacji. To jest jakby nasza nadzieja, nie? Bo ja mówię, ja bym nie snuł takich dalekosiężnych planów, bo my mamy do poradzenia sobie już. I stąd pytanie do Pana, jaki rozkaz by Pan wydał w takiej sytuacji, gdyby u nas jednak ta wojna już zapukała? Proszę Pana, moim zdaniem powinna być głośno proklamowana neutralność państwa polskiego w tym konflikcie. Głośno powinno to zostać powiedziane. Polska nie ma żadnych wrogów. Polska nie żywi wrogości wobec nikogo. Słucham? To powinno zostać głośno zadeklarowane przez głowę państwa polskiego. Polacy nie mają żadnych powodów, żeby walczyć z Białorusinami, z Ukraińcami, z Rosjanami, właśnie, czy z kimkolwiek innym. Rosjanie zareagują na neutralność, to jestem pewien. Słucham? Rosjanie nie zareagują na neutralność. Co to znaczy? Znaczy, nie będą respektować neutralności państwa polskiego. Proszę pana. Dzisiaj mamy sytuację, w której inne podejrzenie zachodzi, inna wątpliwość. Dzisiaj, kiedy Polska właśnie ustami swoich najwyższych przedstawicieli, a także przez zgodne działanie propagandy i rządowej, i opozycyjnej, Polska wypowiada wojnę Rosji, w tej sytuacji Rosja dociskana do muru może odpowiedzieć, tak jak pan powiedział, może odpowiedzieć po prostu uderzeniem na początek w mosty na Wiśle. Ma facet naturalną taką mądrość polityczną, nie każdy to ma. Zaraz następnego dnia Amerykanie... Przecież to jest młody człowiek. Mogli negocjować z tym, to nie jest jakiś polityk wytrawny, ale ma tę mądrość. Negocjować traktat pokojowy, dlatego że no, żaden amerykański żołnierz przy tym nie zginie. No widzisz. Rosja osiągnęłaby kapitalny, moim zdaniem, efekt spektakularnej kompromitacji Paktu Północnoatlantyckiego. Mhm. Gdyby takiego uderzenia w tej chwili dokonała, tak, to aż boję się mówić głośno takie rzeczy. Oczywiście. Tak, że prawda, jak cokolwiek powiemy, no to się właśnie może łatwo ziścić, obrócić przeciw. Nie spodziewam się, żeby po takim uderzeniu nastąpiła jakaś zdecydowana kontrakcja i konsolidacja państw zachodnioeuropejskich, naszej obrony. I dlatego sądzę, Pan mówi dalekosiężne scenariusze. Nie możemy nie mówić o tym, jakie są nasze strategiczne, cywilizacyjne, najbardziej dalekosiężne cele. Trzeba dzisiaj mówić o potrzebie modlitwy o powrót królu. Trzeba dzisiaj o tym mówić. Panie Grzegorzu, przerwę. Ja o Jadwiczem, o powrocie króla, to też Pana wspiera. Takie są realia, bo nie należy do żadnych jakichś szarych organizacji politycznych, do jakichś... No, to jest po prostu szarym człowiekiem. Program na najbliższe 5 lat. Nie dać się pozabijać i nie dać się bardziej obrabować, niż to do tej pory zostało. Właśnie. To jest program na najbliższych 5 lat. Tych 5 lat wytyczonych przez pana Michaela Flynna z DIA. Tak? Skoro oni mają to na pięciolatkę zaplanowane, pięciolatkę stalinowską, to i my zaplanujemy to na pięciolatkę. W planie najbliższej pięciolatki niech będzie nie dać się pozabijać i nie dać się obrabować. Kościół, szkoła, strzelnica. Skupmy się wokół naszych pasterzy, naszych kapłanów, którzy szanują tradycję katolicką, którzy nie zapomnieli jeszcze o tym, skąd źródła naszej cywilizacji biją. Zadbajmy o to, żeby dzieci i młodzież taki mądry człowiek. To nie każdy. Tak, co? Najbardziej groźny, biały Żyd. No. Znaczy, Żyd tu się podszywał pod antagonego antysemita. Mhm. Kolejna prowokacja. Tak. Także, jak jeszcze ktoś nie oglądał, proszę ciebie, 3-godzinnego filmu, to
To jeszcze jutro w kinie Praga będzie powtórka, ale tych, co ludzie wybiorą w internecie, co się będzie podobało, co będzie najlepsze. Także wszystko widzicie Państwo, przed Państwem jest. Jak Państwo zadecydują w internecie, zagłosują. A to przez Żydów, to przez cała wierchuszka FBI, czy tam CIA, to są sami Żydzi. Tak. No to są sami Żydzi, oczywiście. No. Ale zobacz, że i katolik, i Żyd, i szczęść Boże powiedział, i że mu się chce. No. Biały Żyd, to jest najgorsze. To znaczy, podtrzymujący się pod Polaka. Jest Żydem po prostu. Tak, Hitler, to jest to samo, on był po prostu Żydem. Tak. Był aktorem, był tym malarzem i on też jest przecież reżyserem, także niesamowite. No. No, także widzisz. Mądry człowiek. Zobaczymy, co to będzie dalej się działo, bo tutaj telewizja niezależna go wynajmuje. A wzięło się, nie wiem czy zauważyłeś, że źródła tego bałaganu nie są po stronie amerykańskiej. Pierwsza sprawa to Gorbaczowa, który tak. Był Żydem, no. A oni ten Związek Radziecki rozmontowali. Właśnie, no. Z tej decyzji, jakie są konsekwencje? Bo to się zaczęło od papieża, od Wałęsy i od Gorbaczowa. Tak. Czyli od trzech Żydów. I diabeł tak z tym, a ty się świetnie nie wiesz, ty to potrafisz lepiej zrozumieć. No. Bo ty znasz bardzo dobrze historię. I ty znasz także kabałę. Wiesz dobrze, że kabała. Nie kabałę, tylko historia to nie jest kabała. Kabała to jest coś drugiego. Mezopotamia. No. Kabalistę żydowski. Gdzie się narodziła kabała? Nie w Mezopotamii. A gdzie? Nigdy. To szła przecież obok. Obok prawdziwej historii. Kabała to się nie martw. Zrodziła, potrzeba taka była, bo ludzie lubią w głupoty wierzyć. Grecy. Pierwsze źródła są kabale. Grecy, to nie ma, tak jak tutaj ten... tak jak ten człowiek odpowiadał, że skąd się to bogactwo i zasoby biorą. No. Dobra, ja się to schodzę, bo tak jest już udział. Jeszcze poglądasz, skąd ja chcę. Grecy poszukują mądrości, a Żydzi znaków poszukują. Czyli nawet jak przyszedł Jezus, to chcieli, żeby jakiś cud, żeby coś pokazał, żeby nakarmił, ale może nie dlatego, że byli głodni, ale żeby pokazał Jezus, że coś potrafi. I lubili strasznie w bajki wierzyć. A skąd się wziął apokryf? Przecież to było oparte na jakiejś prawdzie. Powiedz mi, kiedy ta kabała weszła jako ten kanon, taki już powszechny wśród żydostwa? W jakim miejscu, w jakiej chyba Syrii czy Babilonie? Kiedy ona się jako taki już zapisany zbiór postępowania, kiedy ona się pojawiła? Nie ma nic zapisanego. To, co jest święte, to, co jest prawdziwe, oni w to wierzyli, a obok pism świętych mieli swoje bzdury. I dlatego... Ona tworzyła się z potrzeb chwili, z potrzeby bieżącej i tworzyli ją na bieżąco. To nie było coś, co było gotowe. No, to było coś, co miało towarzyszyć Pismu Świętemu. Albo ten apokryf. Przez Twe święte zmartwychwstanie. Jezus w płaszczu wodę nosił. Komu to było potrzebne? Dla upiększenia, że Jezus to tajemnica, że Jezus to cud. Zbiór działań, który się tworzył na bieżąco jako tak jakby uzupełnienie Starego Testamentu. Tak? Uzupełnienie, które wcale nie było nikomu potrzebne. Ale czy tylko Starego, czy Nowego? Tak, czegokolwiek. Przecież Jezus potępił naukę ludzką.
Jezus potępił tradycje jako takie, naukę ludzką, że znieważyliście Słowo Boże, Prawo Boże, stawiając na pierwszym miejscu naukę waszą. Nie wiem, czy ty wiesz, że dzisiaj w Radiu Tok FM mówili o myciu rąk. Ale w jakiej sprawie? No, higienicznej. No to zawsze mówię. Ale jak to bardzo podkreślali, podczas gdy jednocześnie w Radiu Maryja mówili o zbrojeniu się Polski, o poważnych sprawach wojennych, a nie tam o myciu rąk. Także bardzo ładne te filmy były, proszę Państwa, i proszę jeszcze jutro do kina Praga można się wybrać też na oglądanie głupot. No. Sprawdź, czy tam prąd wyłączony, żeby jak będzie wybuch piorunochronu, żeby nie było jakiegoś tam, wiesz. No. Tak. No. Takiej sytuacji doszło, że już nawet w kampanii, bo to jest, nie, to jest w kampanii na prezydenta, jawnym tekstem no. Mówił o przygotowaniach obronnych, nie wiem, czy to zauważyłeś, no. To jest kandydat na prezydenta Polski. Mm-hmm. I on tak. Został nawet na liście. No, no i co to z tego będzie? To jest ponad 100 tysięcy. No. I co to z tego będzie? To bardzo groźna sprawa, bo jeżeli w Polsce się głośno o tym mówi, no. To chyba sobie zdać sprawę, że to nie jest wesołe. Właśnie. Czyli kandydat na prezydenta no. Takim prostym tekstem. Oczywiście. Bez żadnych ogródek coś na, jakby nadaje, prawda? No. W kampanii to jest. Oczywiście. Dobra, jak to spać. Tak no. Lotnisko. Co to za lotnisko w Sztokholmie? No. Także proszę Państwa, zapraszamy do Sztokholmu przy okazji. Także bardzo dużo gości ze Szwecji było, proszę Ciebie, i my byliśmy jako aktorzy, proszę Ciebie, weszliśmy na sam środek. Były brawa. Za film 3-godzinny,